bo to jest muzyka tradycyjna, to jest muzyka, która pochodzi z polskiej wsi i no, zawsze służyła do tego, żeby się spotykać. No i my jakby bierzemy tą muzykę od naszych pradziadków, dziadków, naszych mistrzów wiejskich, muzykantów, śpiewaczek, no i robimy to dla dzieci. W tym składzie spotkaliśmy się w Warszawie, a projekt Kurka i Kukawko zaczął się w czasie pandemii, kiedy zamieszkaliśmy razem w domku na wsi. No i trochę z nudów, a trochę z potrzeby zrobienia czegoś razem zaczęliśmy kreowania czegoś, wymyślać piosenki dla dzieci, nagrywaliśmy je, wrzucaliśmy do internetu, a potem jak już można było jeździć, no to właśnie pojechaliśmy do leśniczych szkolistów. Gramy dla dzieci, ale gramy też dla całych rodzin, społeczności. No i muzyka to jest właściwie przy okazji, bo zależy nam na tym, żeby łączyć pokolenia, żeby grać dla dużych, dla małych. Chodźcie, pobawimy się w zabawy o lesie. Głównie gramy w leśnych przedszkolach. Tak. W przedszkolach alternatywnych, leśnych, Montessori, waldorfskich, takich, gdzie tłem mogą być drzewa i ptaki z nami razem śpiewają. No i to się dużo uczymy od leśnej edukacji i jakby współpracujemy, bo robimy też tym inspirowane piosenki, zabawy, warsztaty dla nauczycieli. Tak, no tak powstała piosenka Piętra Lasu albo Poszły dzieci w lesie skakać. To są takie nasze aranżacje z muzyką dawną, tradycyjną, ale właśnie inspirowane takimi miejscami jak to, Cztery Żywioły. Dzieci w lesie skakać, w lesie skakać, w lesie skakać, baw się razem z nami. Się angażują, skaczą, muzyka bez nagłośnienia, akustycznie gramy, dzieci śpiewają, w muzyce ludowej często są piosenki takie, w których się powtarza, więc one też mogą uczestniczyć. No i to jest niesamowite, do tej pory mnie to zdumiewa, jak te dzieci angażują się, że to naprawdę działa, że tutaj... No, bo w tej starej muzyce jest dużo mądrości zawartej, nie? Takiej mądrości wychowawczej i rozwojowej.